tym roku w ramach obchodów Święta Wojska Polskiego w Lubartowie będziemy gościć drugą Lubelską Brygadę Obrony Terytorialnej imienia Dekutowskiego, pseudonim Zapory, która wybrała Lubartów na odbycie przysięgi. Odbędzie się tutaj już po latach, wiele lat nie było przysięgi wojskowej w Lubartowie, w tym tutaj się odbędzie na placu przed pałacem. Rozpocznie się najpierw mszą świętą w pobliskiej Bazylice Świętej Anny o godzinie 11, o 13 będzie piknik wojskowy, na którym oprócz wojskowych stoisk rekrutacyjnych będzie również można posłuchać koncertu orkiestry wojskowej, koncertu zespołu dziecięcego, również spróbować grochówki żołnierskiej, gulaszu. Dzieci będą mogły skorzystać bezpłatnie z tak zwanych dmuchańców. Będzie się działo, dlatego zapraszamy na spotkanie z naszym wojskiem do Lubartowa w najbliższą sobotę od godziny 13. Te podobnego rodzaju wydarzenia już tutaj miały miejsce, były pikniki wojskowe, które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem naszych mieszkańców, ale szczególnym zainteresowaniem cieszyły się sprzęty wojskowe. Czy takowe też się tutaj pojawią i będzie można je dotknąć, zobaczyć, zajrzeć nawet do środka? Czy coś już na ten temat wiadomo? Tak, brygada nasza lubelska przywiezie, tak jak i poprzednim razem, rosomaka, raka, także inny sprzęt bojowy. Również będzie pokaz wyszkolenia żołnierzy. W jakim zakresie to zobaczymy? Wiadomo, jest teraz ta trudna sytuacja na granicy białoruskiej. Część wojsk jest przesuwana w trybie nagłym ze względu na tam odbywające się ćwiczenia wojsk białoruskich i tak zwanej grupy Wagnera, ale tutaj mamy zapowiedzi pokazów. Zobaczymy w jak dużym zakresie. A proszę powiedzieć jeszcze, bo będzie też danie specjalne, czyli dziczyzna. Jak ona się sprawdziła podczas poprzedniego wydarzenia, bo też mieszkańcy mieli możliwość spróbowania. Chyba szybko się rozeszły przygotowane porcje. Tak, dlatego powtarzamy, żeby mogły skorzystać te osoby, które poprzednio nie mogły, albo również te same ponownie spróbować tych lubartowskich smaków, więc tu będzie dostępna dla osób, które przybędą, więc trzeba koniecznie przyjść w najbliższą sobotę. W trakcie obchodów Święta Wojska Polskiego wystąpi też dziecięca ferajna Lubelaki, prowadzona przez znanego artystę Smolińskiego Norberta, a także tutaj lubartowski talent Jan Piuro, który zachwycił publiczność, a także artystów w trakcie koncertu z okazji 11 listopada tamtego roku. W związku z przemarszem 2. Lubelskiej Brygady Wojsk Terytorialnych z Bazyliki pod wezwaniem Świętej Anny w Lubartowie na dziedziniec przed starostwem powiatowym 12 sierpnia w sobotę w godzinach 11.40 do 12 mogą wystąpić czasowe utrudnienia w ruchu oraz zamknięcie skrzyżowania. Dodatkowo organizatorzy przypominają, że tego dnia parking pod starostwem będzie niedostępny, a pozostawione tam samochody zostaną odholowane.